Mimo mijających kolejnych lat nadal w doskonałej formie i jak mówi lider zespołu, już dziś cieszy się na myśl, że przed nimi sporo koncertów, do których są przygotowani i deklarują, że nie zabraknie na nich energii, pozytywnych wibracji i wiele dobrej muzyki. Jeden z ich koncertów plenerowych odbędzie się w okolicach Częstochowy, a dokładnie w Konopiskach. Pejzaż nieba jawi się bez gwiazd. Lęku mego cień z powiół wchłonął mnie. Odblask ognia skurczył się i zgasł. Jestem w stanie zagwarantować fajną zabawę i mam nadzieję, że i to, że ta Częstochowa jest dla mnie zawsze taka bliska i że za każdym razem, jak jestem w tym mieście, to odczuwam też bardzo fajny przepływ energii od ludzi, których spotykam. To jest to naprawdę bardzo niedaleko. Będziemy tam po raz pierwszy, ale wierzę, że tak jak byliśmy w innych miejscach wokół Częstochowy, tak i tym razem będzie to wspaniałe spotkanie. Właściwie prawie początek lata, więc prawie to będzie najdłuższa też, najdłuższy dzień, najkrótsza noc, prawda? Bo to będzie bardzo blisko tego momentu. W związku z tym no mam wrażenie, że to będzie właśnie ten moment, kiedy będziemy mogli się wyluzować i energią pozytywną wymienić i naprawdę przybywajcie, bo gwarantuję, że będzie bardzo energetycznie, będzie dużo piosenek, na które możecie liczyć, a będzie też zupełnie coś fajnego i nowego, co mam nadzieję, że też się spodoba. Oczywiście zapraszam wszystkich, nie tylko mieszkańców gminy Konopiska, którzy przywitają na pewno pozostałych gości z otwartymi ramionami, ale wszystkich mieszkańców naszych sąsiadujących gmin, miasta Częstochowy. Szykujemy wiele atrakcji, są to dni gminy Konopiska, w sobotę ogromna sobótka, papadę, pokaz ogni sztucznych, w niedzielę zespół Baciary, wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży, całych rodzin, także serdecznie zapraszam w imieniu swoim i pana wójta Jerzego Żurka.